Najczęściej poszukiwane cechy dobrej lokalizacji? Położenie blisko centrum i jednocześnie blisko terenów zielonych. Osiedle Botaniczna powstające w dzielnicy Ogrody łączy w sobie oba te elementy. Osiedle znajduje się blisko pętli tramwajowej i w odległości kilku minut jazdy samochodem od centrum. Jednocześnie od razu po wyjściu z domu można wybrać się na spacer do Ogrodu Botanicznego albo nad jezioro Rusałka. Energetyczną zieleń widać nie tylko na zewnątrz, ale również w częściach wspólnych budynku. Podoba mi się, że oprócz hali garażowej i komórek lokatorskich znalazło się też miejsce na rowerownię. Jak się tutaj mieszka? Najlepiej zobaczcie sami! Obecnie na osiedlu Botaniczna można kupić m.in. gotowe mieszkania trzypokojowe o powierzchni ponad 70 metrów kwadratowych. Jedno z takich mieszkań właśnie oglądamy. Strefa dzienna jest dobrze doświetlona. Duże okna mają ekspozycję południową, co izoluje mieszkańców od hałasu, zapewnia dobre nasłonecznienie i widok na zieleń. Kolejne okno znajduje się w aneksie kuchennym. Efekt przestrzeni potęgują jasne kolory ścian i zabudowy kuchennej. Jest przyjemnie ciepło, więc chodźmy na zewnątrz. Balkon jest w tym przypadku naprawdę spory i zachęca do długiego relaksu z widokiem na zieleń. W części prywatnej znajduje się łazienka oraz aż trzy pokoje o powierzchni około 10 metrów kwadratowych. W jednym z nich, tak jak tutaj, można urządzić na przykład domowe biuro. Oprócz tego w mieszkaniu jest praktyczna oddzielna garderoba, co uważam za duży plus. Mieszkanie możecie urządzić sami albo korzystając z pomocy profesjonalistów. Deweloper Nickel oferuje wykończenie mieszkania pod klucz w 7 stylach do wyboru. Aktualnie obok gotowych mieszkań na osiedlu Botaniczna powstają kolejne, od kawalerek aż po 100-metrowe apartamenty. Inwestycja wzbogaci się również o plac zabaw i wspólny teren rekreacyjny. Moim zdaniem osiedle dobrze wpisuje się w otoczenie przyrody i jest ciekawą opcją zamieszkania blisko centrum, ale już po zielonej stronie miasta.